Zbiorowe ustalanie charakteru Pani Doktur. Pani, pani Doktur podjęła, podjęła nas. Pani Doktur, okazało doktor, się to ta Pani Doktur od, od 20 lat, lat temu. temu. Pani Doktur wydawałoby się jest za bardzo, jest a, a to wciwkuje. Pani Doktur trzyma się wcikuje, zasad, ale idzie panie. na umowy. Panią doktor poniosło na nas, tylko podobno, tylko podobno ona przypuszczała, ona że ją poniesie. Pani doktor, pani doktor zatuszowała, zatuszowała naszą, naszą niesubordynację, ale nam na ją na wyzarzuciła. wyzarzuciła. Chociaż, Chociaż mówią, mówią, że to, że to dobra, dobra Polka. Polka. Polski honor stopy życiowej na salowej pani mycie. Salowa pani mycie. Nie chciała podjąć piętnastu zł za upras spodni, aczkolwiek z podziału powyższy na stosun, z których za każdy piętny gr za toal otrzym, podzięk to łączny kupno za to mało co także za ileś zły zła, pani mycie. Nad mm nie zawsze się było salową. Przejdźmy do tomu Rachunek Zachciankowy, ponieważ to jest tom, w którym Białoszewski no już sam powybierał wiersze. Pokazał ten wybór Sandauerowi. Sandauer się oburzył i powiedział, że to nie będzie dobry, te, dobry tom. I potem zadbał o to zresztą, żeby, żeby ten tom był źle przyjęty, mówiąc wprost. Po prostu zorganizował swoistą akcję. Natomiast w tym tomie zaczyna się. Druga taka istotna jakość poezji Białoszewskiego i w ogóle poezji polskiej, którą dzisiaj znamy pod, pod określeniem poezja lingwistyczna. Dlatego nie sposób pominąć wierszy z tego tomu. Krótko, jak zrozumieć pojęcie poezja lingwistyczna? Musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. To nie Białoszewski i nie poeci wymyślili to określenie. Ono nie pochodzi od literatów. To nie jest tak, że oni siedli. No, Biał Wszystkiego do przybiórku akurat nie pisał, raczej na łóżku, no ale powiedzmy w ramach um, o, olśnienia, A teraz stworzę nową kategorię poezji, będzie to poezja lingwistyczna. Po prostu to jakby tak wyszło, natomiast zostało dostrzeżone dosyć szybko przez krytyków. Um, a ściśle rzecz biorąc, mniej więcej historia w skrócie wygląda tak, że oto do Polski przyjechał. Ze Stanów Roman Jacobson. Roman Jacobson, czyli, który był rosyjskim Żydem, formalistą, któremu udało się wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. I tam był profesorem językoznawstwa i poetyki, zaszczepiał ideę formalizmu rosyjskiego, to była taka szkoła w myśleniu o literaturze. I przyjechał i przedstawił swój słynny później czyli klasyczny, kultowy tekst, referat na temat pod tytułem Poetyka w świetle językoznawstwa. Roman Jakobson przedstawiał tam rozmaite funkcje języka. A, no na przykład, to, to, jest, to jest znane, oczywiście funkcja ekspresyjna, ale też funkcja fatyczna, czyli ta, która ma na celu podtrzymanie komunikacji, ale także funkcja poetycka. Oczywiście... Już wtedy Jakobson wiedział, że funkcja poetycka nie odnosi się wyłącznie do poezji. Natomiast poezja była takim jakby prototypem doświadczenia, prototypem takiej właśnie funkcji poetyckiej, albowiem funkcja ta poetycka, tak nazwana, ona charakteryzuje się pewną nadmiarowością organizacji języka w stosunku do treści. Co to znaczy? Może to brzmi trochę skomplikowanie. Po prostu. Jeżeli możemy, możemy pewną rzecz powiedzieć bardzo prosto, ale możemy też ją, by tak powiedzieć, zamotać tak? w sposób artystyczny. Możemy użyć jakichś aluzji, metafor, które będą pseudonimowały, a nie nazywały rzecz wprost, prawda? O, możemy zmienić szyk wyrazów. W sposób, który będzie przyjęty w jakimś języku, ale jednocześnie odbierany jako trochę sztuczny, czyli właśnie taki poetycki, literacki, prawda? Nagromadzenie tego rodzaju właśnie zabiegów występuje najczęściej w poezji, chociaż nie tylko, prawda? Oczywiście także w języku reklamy, w języku piosenki i tak dalej, i tak dalej. W, w języku dziennikarskim, szczególnie w tytułach albo w lidach tak zwanych, i tak dalej. Ale nazwane to zostało funkcją poetycką. No dobrze, ale Jakobson mówił o, mówił o poezji, w której funkcja poetycka robi coś z językiem, ale temat to jest jakiś temat, o, powiedzmy, zewnętrzny wobec języka. To znaczy na przykład tak, jak właśnie mieliśmy w obrotach rzeczy. Mamy Barbarę z Haczowa, mamy tajenkę, czyli budkę z piwem w Wołominie, prawda, albo ściany, widelce i tak dalej. I tutaj język robi taniec taki, prawda, wokół, w, 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 wokół przedmiotu. Natomiast w drugim tomie Białoszewskiego tematem bardzo często jest sam język. I młody wówczas krytyk, Jan Prokop, który interesował się poezją Białoszewskiego i był na tym słynnym um, spotkaniu z, z, z Romanem Jakobsonem w Instytucie Badań Literackich, a natychmiast wpadł na pomysł, na, 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 napisał tekst pod tytułem Poezja językoznawcza. Jeszcze tego nie nazywano lingwizmem, tylko poezją językoznawczą, to znaczy taka poezja, której tematem jest sam język i ona wyzyskuje tę funkcję poetycką, czyli nadorganizację językową do tego, żeby badać sam język. I mniej więcej to są narodziny tego pojęcia lingwizm, które potem też stosowano wobec takich twórców jak Tymoteusz Karpowicz, Witold Wirpsza, a potem odnoszono także do poetów nowej fali, przede wszystkim Stanisława Barańczaka i Ryszarda Krynickiego oraz jeszcze później do młodszych poetów, moich często rówieśników, wtedy mówiono już o neolingwizmie. Janusz Sławiński pisał o poezji lingwistycznej w swoim tekście Próba Porządkowania Doświadczeń w następujący sposób. Dążenia, o których mówię obecnie, nie są zrozumiałe, jeśli podchodzić do nich z dobrodusznym poglądem na język jako narzędzie poezji. Dla wymienionych wyżej poetów, język nie jest bowiem narzędziem, za pomocą którego pragnęliby opracowywać jakąś inną, istniejącą poza nim rzeczywistość. Sam jest rzeczywistością, zasadniczym stanem skupienia świata, który poezja bada podejrzewa, demaskuje, czy uwzniośla. Nastąpił tu całkowity rozbrat z romantyczną, ale przecież żywotną do dziś. Koncepcją języka jako formy ekspresji "ja". Problem, w jakim stopniu poeta może lub nie może wyrazić się w słowach, stracił swoją tradycyjną istotność. Język bowiem nie tyle reprezentuje interesy ja wobec świata, co odwrotnie reprezentuje ów świat wobec podmiotu. Jest porządkiem zewnętrznym i obiektywnym, w którym trzeba się jakoś urządzić. W komentarzu pisanym po latach badacz Andrzej Skrędo pisał natomiast następująco o poezji lingwistycznej. Poezja lingwistyczna to projekt epistemologiczny i dlatego niemożliwy do spełnienia. Oznacza to, że jest wyrazem modernistycznej utopii epistemologicznej, w której język staje się ostatecznym gruntem i najważniejszym przedmiotem poznania. Zaś poezja najbardziej wyrafinowaną i najlepszą metodą opisu. Najlepszą, bo najlepiej dokumentującą językowe ukonstytuowanie umysłu i rzeczywistości. Ale to jest osobna historia. Um. Krótko mówiąc, w, 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 u Białoszewskiego właśnie przejawiał się ten lingwizm i w tym tomie, i jeszcze w późniejszych, um, właśnie w braniu z, um, na warsztat samego języka jego relacji do rzeczy, czy ona w ogóle, czy, czy ona w ogóle istnieje na przykład, tak? Relacji, czy, czy język mówi o rzeczach? W pierwszym tomie to było jasne, rzeczy istniały. W drugim tomie być może istnieją tylko słowa, tak? Um, może, może same rzeczy nie istnieją. Nie wiadomo. Białoszewski już wtedy ma, jakby wyraża pewne wątpliwości. No to nie wszyscy byli na taki rodzaj filozoficznego sceptycyzmu wtedy gotowi. <laughs> nie mówiąc o tym, że Białoszewski uznał, że po to, żeby wyrazić ten sceptyczny stosunek do języka, trzeba ten język po prostu połamać. Trzeba odrzucić te ładne mówienie, takie, jakie stosował w pierwszym tomie, a mówienie względnie pełnymi zdaniami, albo w każdym razie takimi estetycznie przyjemnymi, Um, tylko właśnie te, te stosować zgrzyty, dysharmonię, prawda? wszystkie takie jakości, jakie uwielbia skądinąd barok. Um, ale relacja powiedzmy baroku do, 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 do lingwizmu to jest zupełnie osobny w ogóle wątek i nie wchodźmy w to w tej, w tej chwili. W każdym razie, odejście od takiej powiedzmy sympatyczności, przyjemności, piękności języka, um, nawet jeśli odnosił się on do tematyki niskiej tak zwanej i, i psucie tego języka. Tak też pisano w, w recenzjach, on psuje, psuje swój piękny warsztat poetycki, swy, 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 tak jakby mieliśmy o, śpiewaka, który śpiewał pięknym belkanto, a teraz zaczął jakiś grol, tak? <grybujesz> uprawiać. Tak by to można było jakoś też metaforycznie określić. Jednocześnie całe mnóstwo zabiegów, które są formalnie rzecz biorąc niepoprawne językowo. Ale uwaga, no właśnie ta funkcja poetycka języka, czy w ogóle przywileje, jakie um, posiada poezja w świadomości społecznej, kulturalnej, tak, jakie sobie wypracowała, tak zwana licencja poetyka, um, to jest właśnie to, że co wolno wojewodzie, <grych> um, czyli tym wojewodą, tym tutaj jest jakby poeta, prawda? Um, że jemu wolno um, um, używać języka agramatycznie. Bardzo często, ale Białoszewski to doprowadził do absolutnie skrajnej postaci. Ehm, aby nie przedłużać na temat tego tomu i na, całej, na temat te, poezji lingwistycznej, e, i aby nie szukał bardzo długo przykładów, posłużę się klasyczną e, książką Stanisława Barańczaka, język poetycki Mirona Białoszewskiego. Ta książka dotyczy właśnie czterech pierwszych tomów Białoszewskiego. Ona się ukazała w 1974 to jest doktorat Stanisława Barańczaka. Barańczaka, o którym przed chwilą wspomniałem, także jako twórcy, jako poecie młodej, no, nowej fali. Jak Państwo widzicie, posługuje się kserem, które ponieważ nie udało mi się kupić antykwarycznie, a było mi niezwykle oczywiście potrzebne przez te lata zajmowanie się biał wszystkim tekst książki Barańczaka. Ona dopiero niedawno została wznowiona. Więc ja przeczytam jak, mniej więcej, można by było scharakteryzować poezję lingwistyczną poprzez zabiegi językowe, tak jak opisuje je Stanisław Barańczak. Mówiąc o słowotwórstwie Białoszewskiego, nie sposób nie poświęcić kilku słów jeszcze innemu zabiegowi, który przyczynia się do tworzenia form wyraziście rozbieżnych z normą ogólną. Są to kontaminacje słowotwórcze, neologizmy utworzone z zazębionych jakby ze sobą dwu lub więcej wyrazów. Znów, nie obejdzie się bez kilku najbardziej charakterystycznych przykładów. Było lwio, ponadto lwiało. To jest właśnie z rachunku zachciankowego wiersz burza. Czyli co było? Było lwio i wiało, tak? Lwiało. Lwio, wiało. Drugi przykład. Na smyczy, radarowa smocz, taka sucz, sztuczna. To wiersz funkcję z rachunku zachciankowego ponownie. I tłumaczy Barańczak, cały ciąg kontaminacji. Smocz to smok plus smycz, sucz w tym kontekście to suka plus smocz plus sztuczna, a więc sztuczna samica smoka na smyczy. Tak? Kondensacja. Białoszewski właśnie bardzo lubił kondensować, ale też rozbijać słowa, często wydobywając z nich dawno ukryte sensy etymologiczne albo zupełnie jakieś nowe znaczenia, których nie podejrzewaliśmy. I kolejny przykład. I masz ci los. Mańka Szpryncer spełniła swoją kołysanicę. Ballada od Rymu, też z rachunku zachciankowego. I teraz Barańczak tłumaczy. Kołysanka plus obietnica. Kołysanica, prawda? Dodatkowe odwołanie do związku frazeologicznego. Spełnić obietnicę. Spełniła kołysanicę. No być może Mańka Sprincer postać, jak można sobie wyobrazić, jakaś taka z grzesiukowej fantazji. Um, um obietnice swoje jako kołysanki śpiewała dzieciom, prawda? <grywa> obietnica raczej krwawe. Kolejny przykład, już nie z rachunku zachciankowego, tylko z kolejnego tomu Mylne wzruszenia, wiersz Pociągola, sam tytuł już jest neologizmem. I przykład, kiw głów, kiw butów, kiw kolan, pociąganie vis a vis tok kułata. I tłumaczy Barańczak, tok kata toku kołaczących kół. Cztery znaczenia w jednym słowie. Ze szczególnym upodobaniem stosuje białoszewskie kontaminacje w tytułach pojedynczych wierszy lub ich cykli. Na przykład m-ironia, tak, między m a i jest apostrof, czyli ironia mironowa, tak, można by powiedzieć. Czy moja ironia też, to z rachunku zachciankowego. Muźnięty przez zi z mylnych wzruszeń, to muźnięty przez muzę. Ze spacernika, z tomu było i było, spacer plus dziennik, prawda? Um, Miron czarnia, mylne wzruszenia to Miron plus męczarnia. Dodatkowo możliwość semantyczna to przymiotnik czarny, Miron plus czarnia, a więc w sumie czarna męczarnia Mirona. Kopalnią kontaminacji jest wiersz pretensjonale, ze względu na to jednak, że są one tutaj jednocześnie elementami parodii pewnego środowiskowego stylu wypowiedzi, um, Barańczak omawia je w innym miejscu. Mówimy więc teraz już o Tomie, mylne wzruszenia także. To już będę dość krótko, o obu tych kolejnych tomach, w jaki sposób przebiegała ewolucja poezji Białoszewskiego w tych kolejnych tomach. Mylne wzruszenie należą do akurat moich ulubionych tomów Białoszewskiego, ponieważ tutaj m, nastąpiła wskutek między innymi także tych zabiegów. E, poetyckich, lingwistycznych, dość daleko posunięta kondensacja. Tak? Wiersze z poprzednich tomów często bywały dłuższe. A tutaj mamy dążenie takie ku epigramatyczności, czy, um, czy takiej formie po prostu skondensowanej, czasami, właściwie bardzo często też aforystycznej, albo odwołującej się w każdym razie jakoś do aforyzmu i tego rodzaju kondensacji e, z wyzyskaniem gier językowych. Epigramat według definicji ze słownika terminów literackich hasło autorstwa Janusza Sławińskiego. Zwięzły utwór poetycki o charakterze aforystycznym, dowcipny, zamknięty, wyrazistą i zaskakującą puentą, często o charakterze satyrycznym. Pierwotnie wierszowany napis, zwykle w formie dystychu elegijnego umieszczany w starożytnej Grecji na pomnikach, grobowcach, przedmiotach ofiarowywanych bóstwu lub na dziełach sztuki. Za twórcę literackiego epigramatu uważany jest Simonides z Chaos. Poza nim epigramaty uprawiali m.in. Mnasalkas z Sikionu, Asclepiades z Samos, Kalimach z Kyrene. W poezji rzymskiej najsłynniejsze były epigramaty Marcialisa i Ausoniusza. Złośliwe utwory satyryczne pierwszego z nich wywarły znaczny wpływ na rozwój epigramatów w poezji nowożytnej. W 15. I XVII wieku. Późniejszy epigramat w Anglii John Donne, Aleksander Pope, we Francji Voltaire, w Niemczech Gottfried Ephraim Lessing, Goethe odszedł od wzorów łacińskich, stając się filozoficzną lub liryczną formułą opartą na chwycie antytezy lub paradoksalnym koncepcie. W poezji polskiej gatunek ten uprawiali innymi Klemens Janicki, Jan Kochanowski, Wacław Potocki, Stanisław Trembecki, Tomasz Kajeten Węgierski, Franciszek Zabłocki, Mickiewicz Słowacki, Norwid. W poezji dwudziestowiecznej słynne są epigramaty Ezry Pounda, e, Stanisława Jerzego Leca. Oto dwa przykładowe epigramaty Marcialisa z księgi ósmej, siedemdziesiąty dziewiąty. Masz przyjaciółki wszystkie, albo stare, albo tak brzydkie, jest i młodszych parę, że jak się trafi, to od starej gorsza. Wszędzie za tobą wlecze się ten orszak. Zjawia na ucztach, w teatrze, w ogrodach. Tak oto jesteś i piękna, i młoda. Z księgi 10.43. W siódmą już filerosie żonę składasz w grobie. Komu by ziemia tyle przyniosła, co tobie? Janusz Sławiński w interpretacji cyklu Leżenia pod tytułem Miron Białoszewski, epigramaty należąco, pisze tak. Utwór białoszewskiego to cykl epigramatycznych miniatur osnutych wokół sytuacji, która trzeba z niejakim ubolewaniem przyznać, nie uległa dotychczas poetyckiej nobilitacji, wśród wielorakich satysfakcji uczuciowych uświęconych w twórczości lirycznej, erotyka, biesiady, kontemplacja natury, przyjemności podróżowania, zabawa, praca, rozkosze leżenia, ściślej mówiąc, wylegiwania się, nie były brane w rachubę. Chociaż współczesność dość radykalnie porzuciła wszelkie hierarchie poetyckości tematów, chociaż dopuściła do głosu sfery tematyczne, które tradycyjnie umieszczało się poza dopuszczalnymi granicami poetyckiej penetracji, to przecież i dziś jeszcze nie mamy całkowitej pewności, że motyw ten zasługuje na literackie uhonorowanie. Reprezentuje on dziedzinę, tak by ją można nazwać: doświadczeń peryferyjnych, yy, mieszczących się poza tymi wszystkimi sytuacjami, przez które. Jednostka uczestniczy oficjalnie w społecznym współżyciu. Określiliśmy wyżej leżenia jako cykl epigramatycznych miniatur. Tytuł tego cyklu, sygnalizujący temat pięciu kolejnych sformułowań jest zarazem czymś w rodzaju nazwy gatunkowej. Byłaby to nazwa analogiczna w swojej funkcji do tytułu pocałunki, jakim zaopatrzyła Maria Jasnoszewska Pawlikowska znany cykl wierszy erotycznych. I tu i tam tytuł jest semantycznie dwuplanowy, zapowiada pewne pole tematyczne, a jednocześnie spełnia rolę swoistego terminu określającego formę przekazu, a więc ma znaczyć podobnie jak słowa elegia, oda, fraszka, ballada i tym podobne. Leżenia to tyle mniej więcej co refleksje związane z sytuacją leżenia, albo posługując się nazwą użytą w samym utworze, leżenia myślenia. Ten osobliwy termin gatunkowy ukuty raczej... Pichcony, aby pozostać bliżej słownictwa białoszewskiego, przez poetę pozostaje w takim samym stosunku do utrwalonych w tradycji pojęć gatunkowych, jak doświadczenia peryferyjne do prywatności oficjalnej, albo jak mowa rozregulowana i nieporadna do systemu językowego. I pierwszy cykl mylnych wzruszeń nosi tytuł leżenia. To jest um, bardzo znany w białoszewskologii cykl, um, znakomicie opisany przez Janusza Sławińskiego. Jeżeli kogoś by Interesowało właśnie um, zjawisko leżenia u Białoszewskiego i jego filozoficzne oraz językowe aspekty to odsyłam do tekstu Janusza Sławińskiego na ten temat Leżenia Naprzeciw nocnych szpar Ciemno ja mieszkanio ja Leżenie. Leżenie. W wydłużenie się bez jednej poprzeczki złości, która skraca. Idzie się tylko na długość, i idzie się idzie. Puszcza się w dobrze sobie bycie. Nie kończy się. Kiedy leże, nie nadaje się do wstania. Leżenie zapuszcza korzenie. Nie wierzę w poruszenie się. Zawsze do wyrwania, zielony. Takie leżenie, myślenie, jakie ja lubię, to jest niedobre z natury, bo niech ja w naturze tak sobie leżę, myślę. To zaraz napadnie mnie coś i zje. Leżąc w łóżku, chcę być dobrym. Przez sen rośnie dużo dobroci. Leżenie dobroć wygrzewa. Ale wstawanie ją zawiewa z dziennika. Przyszła Nanka, poszła Nanka. Ile czasu spałem? Przyszła sio, pielę, poszła sio, pielę. Ile czasu spałem? Przyszedł nie pamiętam, poszedł nie pamiętam. Przedtem wyszło nocne życie. Nie wiem, które to były godziny, ale było ludzi, ale się wyspałem. Nanka przykro o mieszkanie. Sio pielę. Pytanie o natchnienie. Nie pamiętam, nie pamiętam. A potem dopiero było ludzi. Um, leżenia, to już o tym mówiliśmy, to była pozycja, w której Białoszewski zresztą też pisał um, często i spędzał bardzo dużo czasu, która wiązała się oczywiście z, w pewnym sensie z doświadczeniem depresyjnym, ale jednocześnie była takim... Ta, ta, jest to rodzaj depresji, który jest zaproszeniem do kontemplacji czy nawet medytacji, tak? A to znaczy, to nie jest tak, że, że to leżenie nie ma, ma wyłącznie stroch, strony negatywne, tak? E, jest tylko wyrazem apatii, smutku i nieradzenia sobie. Ono jest alternatywnym sposobem życia, alternatywnym wobec e, tego, co się dzieje e, w rzeczywistości społecznej. W, w pewnym sensie można by powiedzieć taki bierny opór trochę nawet. E, m, tak? Mm, takie, takie f, f, jak, jak to się powiada w filozofii chińskiej, W. E, prawda? Działanie w niedziałaniu. Rodowód góry odosobnienia. 14 lat śpię, myślę, jem pod jedną karmel. Karmelą jest jedna kołdra. Ta kołdra jest po jednej stefie Upiekło jej się getto, mieszkała, to zostawiła mi. Góra Karmel, o której Białoszewski pisze, odsyła bezpośrednio do Świętego Jana od Krzyża, który także jest obecny w poezji Białoszewskiego. Mianowicie, Góra Karmel, charakterystyczna dla zakonu Karmelitów, została zdefiniowana przez Świętego Jana od Krzyża w komentarzu do poematu. Poemat wierszem, a komentarz dyskursywny. Powiada o nocy ciemnej święty Jan Krzyża następująco. Trzeba by głębszej nauki i doświadczenia niż moje, by móc objaśnić i dać poznać tę noc ciemną, przez którą przechodzi dusza, by dojść do boskiego światła, do możliwie najdoskonalszego w tym życiu zjednoczenia miłości z Bogiem. Mroki bowiem i trudności, zarówno duchowe, jak i doczesne, przez które zwykle przechodzą dusze, zanim osiągną ten wysoki stan doskonałości, są tak głębokie, że nie starczy mądrości ludzkiej, by je pojąć, ani doświadczenia, by je zdołać wyjaśnić. I ten tylko, kto to przeżywa, będzie je mógł pojąć, ale nie zdoła objaśnić. Mimo to, chcąc nieco powiedzieć o tej nocy ciemnej, nie będę się opierał wyłącznie ani na doświadczeniu. Ani na wiedzy, bo jedno i drugie może nie dopisać albo zawieść. Lecz korzystając nieco z obydwu tych środków, użyję głównie Pisma Świętego do objaśnienia, zwłaszcza rzeczy najważniejszych i najtrudniejszych. Nie mam też zamiaru mówić tu do wszystkich, lecz tylko do niektórych osób, ze świętego naszego zakonu pierwotnej reguły, z góry Karmelu, czy to braci czy sióstr, które Bóg wprowadza na ścieżki tej góry i które mnie o objaśnienie prosiły. Osoby te będąc już dostatecznie ogołocone z rzeczy doczesnych tego świata. Tym jaśniej pojmał naukę o okołoceniu duchowym. W innym poemacie św. Jan od Krzyża przedstawił szereg wskazówek, jak postępować drogą duchową, to znaczy wspinać się na górę karmel. Wspinanie się na górę karmel to jest właśnie ścieżka ku doskonaleniu duchowym, aby zespolić się z Bogiem. W moim przekładzie następująco brzmi ów wiersz ze wskazaniami. Następujące wersy opisują sposób wchodzenia na górę doskonalenia i przestrzegają przed krętymi ścieżkami. Aby zasmakować wszystkiego, nie chciej czuć smaku niczego. Aby wiedzieć wszystko, nie chciej wiedzieć niczego o niczym. Aby posiąść wszystko, nie chciej posiadać czegoś z nicości. Aby dojść do tego, co ci się nie podoba, musisz iść tam, gdzie ci się nie podoba. Aby dojść do tego, czego nie znasz, musisz iść tędy, kiedy nie znasz. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść tędy, kiedy nie posiadasz. Aby dojść do tego, kim nie jesteś, musisz iść drogą, którą nie jesteś. Kiedy rozważasz coś, przestajesz rzucać się we wszystko. Aby dojść ze wszystkiego do wszystkiego, musisz uwolnić się od wszystkiego we wszystkim. A kiedy będziesz już wszystko miał, musisz mieć to, nic nie mając. W prywatnej mitologii Białoszewskiego górą Karmel staje się jego kołdra. E, ugięte nogi podczas leżenia na łóżku, e, przykryte kołdrą, tworzą ikonograficzną reprezentację góry. I myśli poety leżącego z ugiętymi kolanami stanowią próbę wchodzenia na ścieżkę doskonałości, czego reprezentacją jest wiersz leżenia, cykl wierszy leżenia, w których rozważane są. Aspekty, by tak powiedzieć, etyczne a bycia dobrym dla innych ludzi, a także tego, czym jest myślenie wobec okrucieństwa natury. O... I oprócz tego cyklu o leżeniach właśnie drugi cykl tego te, 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 w tym tomie już przedstawia bardzo skrótowe zarysy takich. Wydarzeń, ale nie takich, w których uczestniczy sam Białoszewski. Tylko takie jakby skroniki wypadków, a, jakby z gazety. Ale znane mu. Ktoś mu podsunął, ktoś mu powiedział. I to jest bardzo istotne, ponieważ to się pojawia właśnie w tym tomie, a to jest e, strategia literacka, którą na różne sposoby językowe, później, ale Białoszewski wielokrotnie do końca życia będzie wykorzystywał. Zajście pantoflami. Chodziłem w pantoflach do rozlecenia. Mówili, przestań. Najwięcej cki i owa. Mówiłem, przetrzymają wszystko. Lewy jak cki, prawy jak owa. Raz patrzę. Lewy mi się rozlatuje. Zdejmuję prędko. Chodzę w wyrzutach za późno. Owa mówi, z kim źle? Umarł. Teraz na mnie kolej. Mówię. Zdjąłem cię w porę. A to już. Patrzę na Janka z rurą tlenową. Zasypia. Co to będzie? Jeszcze, jeszcze. Myślę. Kiedy to będzie? Przyjeżdżam. Patrzę z rurą tlenową. Zasypia. Kiedy to będzie? Jeszcze. Jeszcze. Odjeżdżam na chwilę. Wrócę jeszcze. Pytam przez telefon. I co z Jankiem? A to już. A w tomie było i było. Ta strategia właściwie zostaje doprowadzona do, um, do, do, już, do, do skrajności w pewnym sensie. W każdym razie tak odebrano, tak odebrała to krytyka literacka ówczesna w 65. Właściwie zszokowana um, Uznała, że wszystki robi celowy skandal, po prostu wyzbył się wszelkiej już poetyckości, stwierdzono, i poszedł w kompletną codzienność. Opowieść Luche Dawno, dawno, na spokojnej Zapchało się w ubikacji Zawołali rzeczoznawcę Zbadał Orzekł za dużo papieru, za mało wody, za dużo papieru, za mało wody. A co robić? Mniej papieru, więcej wody, mniej papieru, więcej wody. Takie para prozatorskie, a czasami, a, a czasami właściwie będące już praktycznie prozą, tylko jeszcze podzieloną na wersy, zapisy tego, co, co mu się przydarzyło. Właśnie stąd też te formy um, dziennikowe. Um, które czasami się nazywają ojcownik, albo spacernik, znaczy taki dziennik ze spaceru, powiedzmy, albo ojcownik, to dziennik, taki dziennikowy zapis spotkania z ojcem. Z dziennika. Ojcownik. Ale co jeść? Schodzę. Ojciec z teczką idzie. Wchodzę. Garnki nieumyte. Ojciec myje. W łazience sucho. Ojciec wychodzi z garami. Wlatuje le-so do łazienki. Ojciec, co on? Niech on wyjdzie. Potrzebuje pogarnek. Zaraz wyjdzie. Wychodzi. Ojciec idzie. Naleje na pewno, zaraz. Mówi, wchodzi, krzyczy. No i nalane. Tu sług nie ma po nikim. Krzyczy dalej do mnie. Nie masz się ścierać! Wychodzi do baru. Tamten wchodzi do łazienki. Wychodzi. Leżę. Palę. Myślę, muszę tam iść. Wchodzę, rozdeptane. Mokroc, co robić? Ścieram. Ojciec wraca. Tamten puszcza siódmą symfonię Beethovena. Przychodzą lu i lu. Potem ludzie. Ojciec idzie do jego drzwi. Proszę przestać grać. Pomogło za godzinę. Nie, to nudne to spisywać. A i przeżywać to wszystko. Nie wszystko, ale razem. Um, to są bardzo czasami trywialne, można by było powiedzieć, rzeczy, um, jak na to, do czego przyzwyczaiła nas poezja. Albowiem. Um, I szkoła. Cokolwiek by tutaj nie powiedzieć, to jednak trochę utwierdza taki mit poezja przez wiele lat i przez. Do, do momentu, kiedy Białoszewski się pojawił, ale nie tylko Białoszewski e, zaraz o tym powiem. E, oraz do tej pory często właśnie wskutek edukacji szkolnej kojarzy się czymś niecodziennym, tak, oderwanym od rzeczywistości, co w jakiś tam taki, tak zwany piękny sposób a, m, mówi o rzeczach, które nie wszyscy doświadczają. Ktokolwiek zna współczesną, nowoczesną młodą poezję polską wie, że. No, nic dalszego od rzeczywistości, tak? w tym sensie nie ma specjalnie różnicy pomiędzy współczesnym polskim hip-hopem, a, a współczesną polską poezją, tak? to, to, to jest jakby podobny zakres tematyczny, ale to między innymi właśnie jest w jakimś sensie spójści, znaczy dziedzictwo Białoszewskiego. Mniejsza o to, że polska poezja nie zawsze bezpośrednio z Białoszewskiego czerpała tę, tę strategię bycia w codzienności, takiej, takiego banalizmu, jak to później określono, takiego, um, takiej, tej, takiej niechlujnej codzienności, często, prawda? Antypoetyckości, antyzniosłości, często dosłowności, z uwzględnianiem zapisania, w zapisie jąkania się, jakiejś niepewności i tak Albo o tak zwanej waty, prawda, komunikacyjnej, Znaczy, jeśli kiedyś uważano, że wiersz nie powinien mieć zbędnych słów, no to tutaj na przykład są jakieś takie przeciągane, wyrażenia, których naprawdę nie są niezbędne ze względu na komunikat w sensie takim powiedzmy tradycyjnym. I to, 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 to właśnie można by wyprowadzać od Białoszewskiego, ale Białoszewski nie był właśnie jedynym twórcą, który taką, takie ucodziennienie. Odświęt, od, odświęcenie, bo tak powiedzieć, poezji przeprowadził. To jest właściwie strategia, którą w modernizmie e, światowym da się zauważyć także u innych poetów. E, w Hiszpanii Jaime Hill Biedma chociażby, a, a w Stanach Zjednoczonych, no to to był cały nurt, e, powiedzmy, John Ashbery i Franco Hara, niech będą naszymi tutaj takimi przykładami. E, I nawet jeśli późniejsza polska poezja często czerpała bardziej z Aszberego i Ochary, aniżeli z Białoszewskiego, to jednak byli tacy, którzy pamiętali, że Białoszewski robił to pierwszy w Polsce. Um, a więc mamy właśnie tego rodzaju takie codzienne zapisy, um, tak jak te, które także nagrałem, um, o tym, jak to ojciec um, nabiera wody w garnki, w łazience i kłóci, kłóci się z, 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 z Białoszewskim i z partnerem Białoszewskiego, Leszkiem, właśnie jakaś taka Jakieś takie nabrzmiałe nerwy, nie wiadomo na jakim tle, bo wydaje się, że to nie chodzi tak naprawdę o, o wodę, o rozlewanie tej wody i tak dalej. No i po co o tym pisać, prawda? Wydaje się. Białoszewski sam sobie stawia to pytanie. Po co o tym pisać? Potem w kolejnym ważnym dosyć wierszu porównuje siebie i swoje notatki o tramwajach, prawda? Z, swoje notatki o tramwajach z Pliniuszem. Nie tak dawno, jak czytałem z przeszłości, bo ją wolę, do przyszłość co? I nie wiem co. Coś, to co się nie stało. I nie stanie może. I nie dożyję, a przeszłość to fakty, więc czytam. I czytam Pliniusza, któregoś z dwóch. Takie jedno tylko zdanie, może dwa, ale o czym? Akurat płynął na statku za Neapol i widział ten słynny wybuch z zasypką Pompeji. I to mi dopiero zostało. Bo co zostanie po nas, po mnie, za przeproszeniem? No, o tramwajach? Już za dużo pisze. Już za dużo. Tyle, że sobie pomyślałem, że Wezuwiusz słynny, przez Pompeję. A to zdanie Pliniusza to znowu to, że to Pliniusz o Wezuwiuszu z Pompeją. A na to, żeby to on był, musiał się napisać. Prócz tego zdania innych zdań żeby był tym Pliniuszem. Oczywiście, nie jestem pewien, czy starszy. Chyba, ale nie jestem. I tu znów nie wiem, czy to mój feller, czy ich, że dwóch, czy natury sławy ludzkiej, oczywiście mechanizmu. Um, w ważnym później wierszu Białoszewski porównuje swoje notatki o tramwajach z, z zapisem pliniusza o wybuchu wezuwiusza i robi takie ironiczne zestawienie: no Wezuwiusz to było coś, prawda? I pliniusz napisał te parę zdań, i to zostało, to, to ma jakąś wartość. A co zostanie z tego, że, że ja tam słyszę tramwaje jeżdżące za, za oknem z placu Dąbrowskiego, powiedzmy, słyszę tramwaje, które jeżdżą po Marszałkowskiej? No, no i co z tego, że ja to słyszę i coś tam sobie zapiszę, prawda? Um, jakieś takie odgłosy miasta albo życie miasta. Um, Jaką jak to będzie miało wartość historyczną? No i on udziela dosyć przewrotnej odpowiedzi, <grydy> że jednak ten, że, że to jednak decyduje o tym w dużym stopniu po prostu to, że to nie tyle Pliniusz, to też, ale, ale nie tylko Pliniusz, tylko to, że wezów już, że mu się tak przydarzyło takie wielkie wydarzenie, prawda? już wybuchu pod Neapolem. No i uwaga. Ponieważ Białszewskiemu też się przydarzyło takie. Wielkie wydarzenie. Tylko on jeszcze w 65 roku nie miał poczucia, że wie, jak o tym mówić. Ale oczywiście chodzi o Powstanie Warszawskie. Po 65 roku, i z pewnością to, że on wypracował w tym tomie nowy sposób e, mówienia i pisania, przyczyniło się do tego, że był w stanie ostatecznie skończyć pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Zaczął go pisać i nagrywać w 67, a więc tuż po było i było. E, a pojawienie się pamiętnika z powstania warszawskiego to jest właśnie Cezura, która oddziela także pierwszą o, część tej poezji, pierwszą jej jakby epokę, od tej późniejszej. Dziś mówiliśmy o tej pierwszej, nie mówiłem. Nic o tych wierszach ineditach, o tych wierszach, których, które poznaliśmy dopiero niedawno, parę lat temu się ukazały. Wiersze, które równolegle Białoszewski pisał do tych op oficjalnie opublikowanych. To jest długi, osobny i bardzo interesujący wątek, ale o tym nie dzisiaj. Natomiast w momencie, w którym <laughs> przeszliśmy od poezji praktycznie ku prozie, i w tym do o wielkim wydarzeniu, jakim było Powstanie Warszawskie w tym miejscu skończę, dziękując serdecznie za uwagę, jeżeli ktoś dotrzymał. <grym> um, ym, I no, namawiam oczywiście, pewnie no, cóż mogę innego robić, skoro sam, jak wiadomo, zajmowałem się tym długo i, i, i z fascynacją, namawiam do czytania Białoszewskiego nie tylko tego, co możemy znaleźć w podręcznikach szkolnych. Dziękuję bardzo.